Oliwia, dzisiaj możesz się poczuć na czerwonym dywanie jak twoja mama na premierach filmowych. Jest stres przed premierą tego filmu? Nie, nie ma stresu. Bardziej stresuję się wywiadami, bo czasami jakieś głupoty w ogóle mówię, dlatego że tu bardzo dużo osób rozprasza i nie mogę się skupić. Ale nie stresuję się, ponieważ wiem, że film będzie miał bardzo pozytywny odbiór, jestem tego pewna. Tak mi intuicja podpowiada, że będzie dobrze. Myślisz, że mama by była dumna z tego dzieła? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że cieszyłaby się, że coś takiego powstało. Zanim powstał ten film, to trwały prace nad filmem fabularnym, jednak nie doszły do skutku. A czy ty widzisz w ogóle jakąś aktorkę w Polsce, która by mogła na dzień dzisiejszy zagrać twoją mamę? Nie, nie widzę. Ciężko bardzo w ogóle się wcielić w takie role, żeby odegrać kogoś, bo to trzeba być tą osobą. To jest bardzo trudne. Więc mama była... Nie znam takiej drugiej osoby jak mama, więc naprawdę by było to niezmiernie ciężkie dla aktorki. A może ty kiedyś? Nie, chyba raczej nie. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle dojdzie do skutku.